punkty wieczornej rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głyska, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy od rozmowy z politykami Państwa i moimi gośćmi są senatorowie. Jest pani senator Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami również pan senator Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie panie senatorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór paniom i dobry wieczór wszystkim telewidzom. I ja powiem tylko dla porządku, iż w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa w tej chwili cały czas spotkanie, narada, którą zwołał pan prezydent Andrzej Duda. Uczestniczy w niej pan premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister obrony narodowej, szef resortu spraw wewnętrznych. Inni przedstawiciele, wiemy, że również generałowie. Jak tylko to spotkanie się zakończy i jak tylko będą udzielane informacje, najprawdopodobniej szef BBN-u będzie takich informacji udzielał. Jak tylko one będą już udzielane, no to wówczas my przeniesiemy się na ten briefing prasowy, więc to od razu Państwa o tym informuję, że taka sytuacja może się wydarzyć. Ale teraz zaczynamy od zupełnie innej sprawy, choć do spraw bezpieczeństwa oczywiście także dzisiaj przejdziemy. Sprawa dotyczy bezpośrednio Senatu, a tak naprawdę decyzji, którą Senat podjął, decyzji dotyczącej wyboru ławników do Sądu Najwyższego, tej części ławników, której wyboru właśnie Izba Wyższa polskiego parlamentu dokonuje, wobec osób zgłoszonych w większości, bo kilka osób zostało jakby zaakceptowanych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, no ale jednak wątpliwości pani prezes Manowska ma duże wobec większości. Zdaniem pani prezes Sądu Najwyższego są daleko idące, znaczy wątpliwości budzi przede wszystkim daleko idące zaangażowanie polityczne, które nie daje gwarancji bezstronności. Chodzi o działaczy Komitetu Obrony Demokracji, którzy uczestniczyli w takich demonstracjach również, które kończyły się szarpaninami, groźbami. Dziś ci ludzie są proponowani, aby byli ławnikami w Sądzie Najwyższym i prośba ze strony Sądu Najwyższego sformułowana do Senatu, by Senat rozważył reasumpcję tego głosowania. Pani senator Maria Koc, co na ten temat pani senator sądzi? Bo dziś reakcja w większości senackiej była jednoznacznie odmowna. No, ci państwo ławnicy, którzy w październiku zostali przez Senat wybrani, od początku właściwie te ich kandydatury budziły nasze zdziwienie, dlatego że na 54 kandydatów, którzy zostali zgłoszeni, Senat wybrał 30, z czego 26 wybranych ławników przez większość senacką to są kandydaci zgłoszeni przez Komitet Obrony Demokracji, przez KOD. Myśmy podnosili, że co do tych kandydatów, no są wątpliwości, bo są to ludzie w dużej części spod znaku tych 8 gwiazdek, tak, za którymi kryje się bardzo wulgarne hasło. Ludzie, którzy w mediach społecznościowych dają upust swoim takim specyficznym poglądom politycznym, zresztą trudno to nazwać nawet poglądami politycznymi, po prostu niechęć, właśnie nienawiść do rządzących, która wykracza daleko poza taki obyczaj, jakim powinny się kierować osoby, które chcą pretendować do jakichś funkcji publicznych, tak? Do funkcji, które wiążą się z dużym zaufaniem społecznym, a taką przecież jest funkcja ławnika. No, mamy osoby, które w mediach społecznościowych bardzo tak wulgarnie wyrażają się o rządzących, czy w ogóle o przeciwnikach politycznych, które porównują chociażby Jarosława Kaczyńskiego do Adolfa Hitlera, czy też właśnie operują tym hasłem 8 gwiazdek, czy też innymi jakimiś takimi bardzo prostackimi takimi niekulturalnymi określeniami, co chyba nie do końca jakby
nie do końca jakby się tutaj jest w zgodzie z funkcją ławnika, no, gdzie to powinien być człowiek o nieskazitelnym charakterze. Nie, pani senator, ja może wejdę w słowo, bo też może myślę, że taka obiegowa opinia na temat ławników jest taka, że jest to ktoś, kogo uprawnienia są jakby, no, może inaczej, ktoś, kto jest pewnym dodatkiem do składu sędziowskiego, w istocie prawa ławnika zasiadającego w tym składzie są bardzo duże. No, można powiedzieć, że formalnie równe sędziemu, więc to są ludzie, no, którzy wprost mają władzę, no, na pewno zabierania głosu na temat tego, jaki powinien być wyrok. Panie senatorze, no i teraz pytanie, czy rzeczywiście tak silne zaangażowanie polityczne, bo wśród tych osób są osoby bardzo mocno, cały czas aktywne politycznie, no, w pana opinii daje gwarancję bezstronności. Ja może to podam na przykładzie. No, jeżeli ktoś chodzi na demonstracje albo nagrywa się w mediach społecznościowych i cały czas mówi o tym, że wszystkich pisowców należy powsadzać, albo większość należy powsadzać do więzienia, no i później ten człowiek, czy on daje gwarancję niezależności i bezstronności wtedy, kiedy będzie siedział za stołem sędziowskim, czy też nie? Pani redaktor, ta kwestia wyboru ławników odbyła się w październiku ubiegłego roku. Ani wówczas, ani do tej pory nikt nie podnosił tej kwestii, że są jakieś wątpliwości w stosunku do konkretnych osób. A te osoby zostały zgłoszone zgodnie z procedurą, przesłuchiwane były przez komisję. Była też debata w tym sensie, że było głosowanie, możliwość zadawania pytań, także sprawozdawcy komisji na posiedzeniu plenarnym. Nikt z senatorów opozycji senackiej, czyli z PiS-u, w tej sprawie nie zabierał głosu. Mhm. Głosowanie odbywało się w sposób jasny, klarowny. Ja, tak, ale ja zwracam uwagę, że zastrzeżenia składa pierwsza prezes, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Więc wybory zostały, nie, no, kandydatów zgłaszają i oceniają wszyscy senatorowie, którzy Ale pani prezes Manowska nie jest senatorem. Ale ja nie mówię o pani prezes. A ja mówię o pani prezes, bo to ona złożyła zastrzeżenia. Pani tylko złożyła te zastrzeżenia dopiero dzisiaj, wczoraj, w ostatnich dniach, nie powiem kiedy dokładnie. Natomiast wybory miały miejsce w październiku i już dawno ci ławnicy powinni być zaprzysiężeni, ale zgodnie z tradycją PiS-u takie rzeczy się nie odbywają. Przecież pamiętacie nie państwo, że byli poprawnie wybrani członkowie do Trybunału Konstytucyjnego i też nie zostali powołani. Ale chcę powiedzieć w ten sposób. Czy przeszkadza komuś rządzącej partii to, że członkiem Trybunału Konstytucyjnego jest na przykład pani Pawłowicz, która zachowywała się jako polityk PiS-u w sposób często bardzo obrzydliwy, prawda, i została członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Czy komuś przeszkadza to, że minister konstytucyjny w stosunku do mnie, do moich kolegów z Platformy Obywatelskiej mówi, że jesteśmy partią niemiecką, jeszcze gorszych używa tutaj epitetów, nawet przewodniczący Jarosław Kaczyński takie rzeczy opowiada. I wówczas się nikt, że tak powiem, ani z PiS-u, ani z mediów publicznych, mediów takich jak państwa, nie oburza w tej sprawie. Dopiero teraz, jeżeli członkami, tymi ławnikami zostają osoby, ja nie znam tych osób, ani jednej osoby nie znam tych, które zostały wybrane, że to, że one nie są, nikt z nich nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, czy z innych partii opozycyjnych, no, ale to są osoby, które kandydowały z listy Platformy Obywatelskiej. Ale dobrze, ale panie senatorze, ja przepraszam, ale pan nie odpowiada na pytanie, panie senatorze. Więc jeszcze raz mówię, że ta kwestia nie była... To już żeśmy słyszeli. Natomiast... Ale to ja odpowiadam w sposób, wydaje się, wyrazisty. Nie, no, bo pan... W tej sprawie nie było i nie ma możliwości formalnej, że była reasumpcja głosowania, to nawet pani senator powie, po trzech czy więcej miesiącach od momentu wyboru poszczególnych osób, to w ogóle taka procedura nie wchodzi. Jest teoretycznie możliwe, że ktoś
z tych osób zrezygnuje, tak jak każdy inny, zostaną wówczas wybrane inne osoby, ale nic na ten temat nie wiem. Mhm. Jak mówię, dobrze byłoby, gdyby było takie samo oburzenie wśród dziennikarzy na zachowanie. Ale nie, ale panie senatorze, bo ja mam wrażenie, że jak ktoś słucha nas w tym momencie, to już w ogóle nic nie wie. Po pierwsze, ale panie senatorze, pan pozwoli, że ja, ale panie senatorze, pan pozwoli, że ja to uporządkuję informacyjnie. Po pierwsze, wniosek i wątpliwości złożył nie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, tylko pierwsza prezes Sądu Najwyższego, tak? No ale jak ale tytuł, przepraszam, ale tego, ale tak, ale dobrze, ale panie senatorze, czy tak? Ja nie znam tej wątpliwości, rozumiem, że ją znamy z mediów. Natomiast jeszcze raz mówię, jaki tytuł do zgłaszania wątpliwości pani, w sprawie ale ponieważ wyboru, pan cały czas mówi o mediach i o PiSie, to ja chciałam zwrócić uwagę, że osobą, która złożyła wątpliwości, jest pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a nie Telewizja Republika, nie TVP Info, ani nie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, ani nie wiem, nie jakaś OSP w jakimś miejscu. Miejscowości. No, jasne, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. I jeszcze raz z całą mocą powiedzieć, że ta kwestia była, wybory odbyły się publicznie, jasno, przejrzyście, w sposób taki, że życiorysy wszystkich osób, które ja rozumiem, ale oczekiwałby ale pan, skończyć, ale nie, panie senatorze, ale przepraszam. Pani mi pozwolić skończyć? Ale nie, ja rozumiem, no że pan... po co pani mnie zaprasza, jeżeli pani nie panie senatorze, to ja mogę zapytać inaczej. Dlaczego pan przyjmuje zaproszenie, jeżeli pan nie chce rozmawiać? Pan chce, pan chce wygłaszać monologi. Pan mówi nagle, że pan nic nie wie, że pan nikogo nie zna, pan nic nie czyta i pan nic nie wie. No. Jeszcze raz, pani redaktor, nie mówię, mówię tylko... Ja panu mówię, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie głosuje w Senacie, no na litość boską, no. Ale niech się pani nie denerwuje, tylko pozwoli wysłuchać to, dobra, co mówi senator, który dokonywał wyboru. Nie ma co. Ale pan sam powiedział, że pan tych ludzi nie zna i pan nic nie wie. Ale to jakiego pan wyboru dokonywał, jak pan nic nie wie? Pani redaktor, jeszcze raz chcę z całą mocą powiedzieć. Wybory były jasne, przejrzyste i czytelne. Były zgłoszone życiorysy tych osób. Po 3 miesiącach pani prezes Sądu Najwyższego się budzi, jakby nie wiadomo, co się stało. Gdyby miała wątpliwości, to następnego dnia, a nawet w tym dniu, bo przecież sprawa dotyczyła w jakimś sensie także jej decyzji, byłaby nawet na posiedzeniu Senatu, prawda, gdy były wybory. Gdyby miała te wątpliwości, na posiedzeniu komisji, na posiedzeniu plenarnym, mogłaby... Dobrze, pani senator Maria Koc, przepraszam, pani senator Maria Koc, pani senator, czy pani sobie wyobraża taką sytuację, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego przepraszam, pojawia się nagle podczas głosowania, wchodzi na mównicę w Senacie i wywiera na senatorów presję, żeby głosowali inaczej, bo rozumiem, że takie jest sformułowane oczekiwanie. Czy ten uśmieszek jest niepotrzebny, pani redaktor, do tego. Ale, ale panie senatorze, już na szczęście mamy że tak powiem wolność również gestów mimicznych w Polsce, więc już jakby pan mi pozwolił również na to, rozumiem, że państwo chcą zlikwidować, wszystkich zamknąć, no ale to już może ja będę decydować, kiedy ja się śmieję, a kiedy nie. Pani senator, ja wiem, tylko się silni ludzie pojawią. Pani senator Maria Koc, pani senator, to jest w ogóle dopuszczalne, żeby taka ingerencja prezes Sądu Najwyższego odbyła się w czasie głosowania? No ja nie wyobrażam sobie tego, ale myślę, że Senat powinien wziąć odpowiedzialność za te osoby, które wybrał, bo spośród 54 kandydatów można wybrać było kandydatów zgłoszonych przez różne środowiska, bo to byli ludzie zgłaszani przez różne środowiska. Dlaczego na 30 wybranych przez Senat 26 to byli ci wskazani przez Komitet Obrony Demokracji? Ja tego nie wiem. Mi działania Komitetu Obrony Demokracji absolutnie się nie podobają, bo tam jest po prostu za dużo
takiej agresji, wulgaryzmów. Mm-hmm. To wszystko bardzo. No dobrze, ale pani senator, to ja wejdę w słowo. Tak samo jak wchodziłam panu senatorowi, bo na tym polega rozmowa, tak rozmawiamy. No być może tutaj pan senator też ma trochę racji, mówiąc, że trzeba było protestować wtedy, kiedy to się działo. I w tym momencie ja już nie mówię o pierwszej prezes, no bo nie wyobrażam sobie, żeby pierwsza prezes wtedy nagle się pojawiała i wywierała presję na senatorach, no, ale państwo mogli protestować. No być może państwo przegapili jednak życiorysy tych ludzi, nie posprawdzali ich do... Ale przecież, no przepraszam, redaktor, panie senatorze, przecież zostali ci ludzie wybrani głosami większości senackiej. Większość senacka po prostu wykorzystała to, że ma przewagę w Senacie i po prostu te osoby wskazała. No ja się dziwię, że państwo senatorowie, pan senator twierdzi, że nie zna tych osób, no ale skoro związane były te osoby z Komitetem Obrony Demokracji, no to łatwo można było też zwrócić uwagę na ich taką właśnie działalność publiczną. I ta działalność w mojej ocenie dyskwalifikuje te osoby, dlatego ja głosowałam przeciw, a państwo głosowali za. No i teraz jakby bierzecie też odpowiedzialność za to, no to waszymi głosami te osoby zostały wybrane. I teraz trudno, tak jak pani redaktor powiedziała, oczekiwać bezstronności od osób, które nadal są tam gdzieś aktywne, prawda, i nadal tę politykę 8 gwiazdek jakby uprawiają, tak, i są miłośnikami soku z buraka. No to w mojej ocenie takiego przyszłego ławnika dyskwalifikuje. No taka moja ocena i ja dlatego głosowałam przeciw. No a państwo głosowaliście za, no więc teraz trudno udawać, że stało się inaczej i zwalać winę na panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, bo no państwo jakby mając do wyboru spośród innych kandydatów, dokonaliście wyboru takiego, a nie innego. Dla was najlepszymi ławnikami w Sądzie Najwyższym są ludzie, którzy bezpośrednio wywodzą się z Komitetu Obrony Demokracji. No ja tego nie przyjmuję, panie senatorze, ale to wyście waszymi głosami. Szanowni państwo, zmieniamy temat, musimy go zmienić, bo inaczej przez cały program będziemy rozmawiać tylko na ten temat, a chciałam państwa jeszcze zapytać o temat, który no też jest niezwykle istotny, być może nawet dużo ważniejszy niż to głosowanie, choć jego też nie w żaden sposób nie lekceważę. Sprawa nowelizacji. Od 13 grudnia druk jest już dostępny w internecie, jest dostępny na stronach internetowych Sejmu, więc można się z nim zapoznać. To jest nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która zdaniem przedstawicieli polskiego rządu, no ale to już w tej chwili już nawet publicznie pan komisarz Reinders to potwierdził, ona spełnia oczekiwania Komisji Europejskiej co do kamienia milowego dotyczącego praworządności, tak zwanej praworządności. Jeżeli nic się nie zmieni, tutaj pani senator być może nam coś powie na ten temat, no to debata w Sejmie rozpocznie się w najbliższą środę na ten temat i teraz pytanie oczywiście do pani senator, czy tak będzie i czy państwo liczą, pytam o panią senator, czy państwo z większości rządzącej liczą na wsparcie opozycji w tej sprawie, no bo jest tutaj zgrzyt dość poważny w ramach samego obozu władzy. Pani redaktor, no z tego co wiem, rzeczywiście w środę ma się odbyć pierwsze czytanie. Pewnie na tym posiedzeniu Sejmu jeszcze nie będzie głosowana ta ustawa, pewnie na następnym, ale prace nad nim już się rozpoczną. No i skoro pan komisarz też potwierdził to właśnie w ostatnich dniach, że ona wypełnia te kamienie milowe, których oczekuje od Polski Komisja Europejska, to ja się spodziewam, że opozycja poprze tę ustawę. I nawet jeżeli Solidarna Polska no tu widzi jakieś uchybienia w tej ustawie, ich zdaniem, które miałyby łamać konstytucję. No nie wyobrażam sobie, żeby Komisja Europejska wymuszała na Polsce przyjmowanie ustawy, która miałaby łamać konstytucję. Więc jestem przekonana, że opozycja tę ustawę poprze, jeżeli nie będzie się kierowała czystą kalkulacją polityczną, bo słyszeliśmy z ust wielu polityków, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, ale też i PSL-u, że w momencie, kiedy no, blokowane jest KPO, bo to też ma spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość
nie wygra wyborów, tak? A w momencie, kiedy opozycja wygra, to zaraz następnego dnia czy za kilka dni KPO zostanie wypłacone. Więc to ma jakby blokowanie tego KPO ma zmniejszyć szansę na wygranie wyborów jesienią przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc kalkulacja polityczna, jeżeli tutaj weźmie górę, to opozycja zagłosuje przeciwko tej ustawie, ale jeżeli opozycja by się kierowała dobrem Polski, to zagłosuje za tą ustawą i te środki do Polski jak najszybciej po prostu zostaną skierowane i KPO nie będzie narzędziem w takiej bezpośredniej walce kampanijnej, walce politycznej. No to w takim razie to pytanie również do pana senatora Kazimierza Klejny, pytanie dotyczące tej samej sprawy oczywiście. Czy państwo są gotowi poprzeć tą ustawę w tym kształcie zaproponowanym, no bo tak to jest przedstawiane, że te zapisy, które zostały w tej chwili już upublicznione na stronach sejmowych, one są wynikiem negocjacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską i że jakieś daleko idące zmiany, czy też dokładanie nowych zapisów mogłoby spowodować trudności i mogłoby spowodować konieczność kolejnych negocjacji. Jak pan senator na to patrzy? Nie wiem, czy państwo dyskutują. No myślę, że jednak dyskutują w ramach swojego ugrupowania na temat tej propozycji. Jaka jest w takim razie opinia pana senatora? Panie redaktor, my na tę ustawę czekamy, już wiele miesięcy, bo zdajemy sobie sprawę, wiemy o tym po prostu i to wszyscy w Polsce wiedzą, że co miesiąc Polska płaci kary w związku z wyrokiem TSUE i to ogromne miesięcznie. To są dwie super nowoczesne, dość duże szkoły, które mogłyby być wybudowane w różnych gminach w Polsce od fundamentów po wyposażenie tych szkół. I co miesiąc tracimy to nie z powodu działania Platformy Obywatelskiej, Koalicji czy partii opozycyjnych, ale ze względu na działanie większości rządzącej. Więc tutaj jeżeli pani senator powiedziała, że jeżeli nam zależy na dobru ojczyzny, to będziemy głosowali za tą ustawą. Będziemy za tą ustawą głosowali, ale to znaczy, że co? Że część PiS-u nie działa dla dobra ojczyzny, bo jeżeli wątpliwości w sprawie tej ustawy zgłasza Solidarna Polska, pan przewodniczący Kaczyński, pan prezydent ustami swoich ministrów, ale sam osobiście, no to my jeszcze dzisiaj nawet nie wiemy, jaki będzie kształt tej ustawy, jaki tutaj zostanie. Dobrze, ale panie senatorze, zakładamy, że to jest to, co jest, no to będzie. To czynimy na potrzeby tej rozmowy takie założenie. Czy to w takim razie, co zostało w tej chwili przedstawione, co tam od 13 grudnia jest już w lasce marszałkowskiej, to jest coś, co państwo jako Platforma Obywatelska poprą, czy też nie? Panie redaktor, w pierwszej kolejności musi być zgoda wewnątrz PiS-u dla tego projektu ustawy, żebyśmy mogli poprzeć, bo my dzisiaj nie wiemy, co my mamy poprzeć. Nie, jeżeli ale to będziemy, zaraz to pan będzie czekał, państwo będą czekali na decyzję pana Ziobry, tak? No bo jeżeli chodzi o PiS, to tutaj nie ma w tym momencie, zdaje się, żadnych problemów. Chodzi o Solidarną Polskę, to jest oddzielna formacja polityczna. Ja rozumiem, że Solidarna Polska działa na szkodę Polski dzisiaj, prawda? Zgodnie z tym działaniem, ale zostawmy to na boku. I chcę powiedzieć tak, że my czekamy na tę ustawę. Oczywiście, jeżeli się okaże, że trzeba będzie wprowadzić poprawki, takie, które doprowadzą do przywrócenia w Polsce praworządności, to będziemy je proponowali, ale ostatecznie i tak PiS w tej sprawie i koalicja rządząca w Sejmie ma większość, więc nada kształt temu taki, jaki uzna za najlepsze. My będziemy głosowali za ustawą, to jeszcze raz chcę powiedzieć. I po wyborach jesiennych, jeżeli do tego czasu sprawa nie zostanie załatwiona, to wprowadzimy ustawę, która nie będzie budziła wątpliwości i w związku z tym wówczas te środki zostaną natychmiast uruchomione. Tylko szkoda tych pieniędzy, które co miesiąc, codziennie, ale co miesiąc dwie szkoły, które mogłyby być zbudowane, to przeliczyłem, one po prostu nie są budowane, a jakie są potrzeby nawet... No ja zwrócę uwagę, panie senatorze, że my również płacimy za to, żeśmy elektrowni w Turowie nie zamknęli. No to ciekawa jestem, ile byśmy teraz płacili,
Ile szkół by było bez prądu i bez ciepła, gdybyśmy tą elektrownię zamknęli? Szkoda, że pan tego na to nie przelicza, bo to by był bardzo ciekawy rachunek. Bardzo ciekawy rachunek. Elektrowni w Turowie powiem, pani redaktor, bo możliwe, że tu jest jakieś złe zrozumienie tej sprawy. Kwestia konfliktu w Turowie między kopalnią Turów a jednym z powiatów czeskich to był konflikt właśnie na poziomie przedsiębiorstwa. Tego konfliktu nie potrafiono załatwić na poziomie przedsiębiorstwa i do tego uruchomiono. Nie, ale błagam, panie senatorze, nie wchodźmy w to, bo już było mnóstwo debat. Nie, myślę, że akurat, ale no bo zwracam panu uwagę, że kary płacimy również dlatego, że polski rząd nie zamknął elektrowni. Nie wygasił redaktor. Elektrowni. Za Turów to myśmy już kary zapłacili, te, które były. Co więcej, nawet większe zapłaciliśmy kwoty, niż było oczekiwanie strony czeskiej. I warto o tym pamiętać, że myśmy... Ale panie senatorze, my żeśmy... Przepraszam, pan myli odszkodowania z karą, którą TSUE zasądziło. To są zupełnie co innego. Odszkodowanie i kara i umowa z Czechami to są kompletnie inne rzeczy. Szanowni państwo... Pani redaktor, to pani nawiązała do Turowa. Nie, no bo właśnie zwracam uwagę właśnie, że pana kalkulacje są niepełne, bo brakuje tam informacji na temat Turowa. Szanowni państwo, musimy postawić kropkę i tak jesteśmy już grubo po czasie. Pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo serdecznie dziękuję. Pan senator Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni państwo, my robimy oczywiście krótką przerwę, tradycyjnie. I za chwilę porozmawiamy o sytuacji opozycjonistów na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem naszego rodaka Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut miał być dzisiaj sądzony w Grodnie. Ten proces po raz kolejny przełożono. Będzie sądzony za tydzień. Na ten temat już za moment.